Tusk ma powód do niepokoju. Znany politolog wskazuje na dwie dane. Zadyszka Koalicji Obywatelskiej? Takie wrażenie można odnieść, patrząc na ostatnie sondaże. Fakt, zapytał profesor Rafała Chwedoruka, czy ugrupowanie Donalda Tuska ma powody do niepokoju. Znany politolog wskazał dwie dane, które z szybszym biciem serca może obserwować lider koalicji rządzącej. Przypomnijmy, na początku tygodnia Polsat opublikował sondaż pracowni IBRiS. Pierwsze miejsce zajęła partia Jarosława Kaczyńskiego, zagłosowałoby na nią 31,3% badanych. Na chęć oddania głosu zadeklarowało 30,7%. To zmiana na pozycji lidera w porównaniu z poprzednim sondażem z września. Największe poparcie zebrała wówczas Koalicja Obywatelska, 32,9%. Jednak różnica dzieląca formację Donalda Tuska od Prawa i Sprawiedliwości mieściła się w błędzie statystycznym i wynosiła 0,8%. Partia z Nowogrodzkiej otrzymała bowiem 32,1%. W piątek, 18 października, opublikowany został najnowszy sondaż United Service dla Wirtualnej Polski. Choć KO zajęła w nim pierwsze miejsce, powodów do wielkiej radości mieć nie może. Na ugrupowanie oddałoby głos 33,5%. Spadek o 0,6% w porównaniu do badania z 1 października bieżącego roku badanych. Największy wzrost odnotowało Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 33,3%. Więcej o 3,8%. Politolog o najnowszych sondażach. Tusk może się niepokoić? Do najnowszych badań odniósł się w rozmowie z Faktem profesor Rafał Chwedoruk. Nie należy tego nazywać trendem. O Prawie i Sprawiedliwości było ostatnio głośno, kwestia kandydata na prezydenta czy tematy mogące jej sprzyjać, jak bezpieczeństwo, słyszymy. Donald Tusk póki co nie musi się jeszcze obawiać o przyszłość, zaś w większym stopniu niż notowania PiS-u powinien obserwować z niepokojem dwie dane. Pierwsza dotycząca deklaracji niższej frekwencji niż poprzednio. W ostatnich wyborach frekwencja była bowiem na gigantycznym poziomie i przydała się obecnie rządzącym. Po drugie, to sprawa notowań Konfederacji. Choć zaczęła ona ewaluować w wymiarze wyborczym w stronę, którą PiS, jest ona jednak w stanie pozyskiwać wyborców niekoniecznie ściśle związanych z którymś z dwóch głównych obozów. Ocenia Chwedoruk. Zauważa, że PiS zdaje się być na drodze do opanowania swojego kryzysu wewnętrznego. Sondaże pokazują stabilizację. W oczach działaczy partii nadają sens temu, co robi kierownictwo. Przypomnijmy, że kierownictwo walczyło w ostatnim czasie o polityczne życie, komentuje politolog. Podkreśla jednak, że PiS nie rozwiązało żadnego ze swoich strukturalnych problemów. Pauza. W dalszym ciągu nie znaleźli drogi do pozyskiwania nowych wyborców czy rozwiązania problemu struktury demograficznej własnego elektoratu, gdzie reprezentowane są grupy 60+. Partia nie ma też prostego kanału do odzyskania chociaż części młodego elektoratu, podsumowuje politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.